Witajcie serdecznie. W dzisiejszym odcinku przetestujemy dwa typy brzeszczotów. Dzisiaj przetestujemy dwa zestawy brzeszczotów. Brzeszczoty opisane numerami katalogowymi 35-61 oraz zestaw 35-46. Ten pierwszy zestaw 35-61. Brzeszczot jest przeznaczony teoretycznie do płyty wiórowej z laminatem, laminatu, plastik MDF, drewno i parkiet. I w sklepach znajdziecie go w takich pudełeczkach, komplet, cena za dwie sztuki. Rozglądałem się za cenami tych brzeszczotów po czeluściach internetu i znalazłem tak. Na Amazonie 22,99 za komplet, sklep kamar24.pl 17 zł i Lange Łukaszuk 19,28 zł za komplet. Żeby nie było, ja nie polecam tych sklepów, bo ich nie znam, tylko przekazuję Wam to, co znalazłem w internecie, które strony rzuciły mi się jako pierwsze. Ten zestaw, jest to zestaw, który jest wykonany, materiał to jest bimetal, głębokość cięcia to jest od 3 mm do 30. Zalecenie producenta to jest bez używania podcinania, żeby nie było tutaj jakichś cyrków, bo z podcinaniem ten do podcinania on się nie nadaje, on nie będzie spełniał swojego zadania. Bez pitolenia mamy przygotowane tutaj płytę meblową, kawałek płyty plastikowej oraz drewno iglaste. Zobaczymy, jak ona sobie w tym wszystkim radzi. Taka mała ciekawostka, jeżeli chodzi o opakowanie. Dwa brzeszczoty w zestawie dostajemy w takim fajnym plastikowym, można powiedzieć, blistrze. I tutaj teraz tak, tego blistra nie idzie wyciągnąć z tego kartonika. Tutaj jest zalecane, żeby sobie to wyciąć. O, w ten sposób. Tutaj mamy zaznaczoną linię cięcia i tutaj możemy sobie go wyciągnąć. Sam brzeszczot wygląda w taki sposób. Jest naprzemiennym zębem na całej długości. Także lecimy. Mamy do przetestowania cztery rodzaje materiałów. Na pierwszy strzał płyta 18 mm z laminatem. Jedziemy. Maszyna, podcinak ustawiony na 0. Obroty najwyższe i lecimy z tym koksem. To są brzeszczoty przeznaczone do cięcia po linii prostej, na co wskazuje tutaj ten rysuneczek na dole i maksymalne cięcie do 30 mm. Ok, mamy przeciętą płytę i teraz tutaj mamy stronę górną. Tak nam się prezentuje góra. Tak nam się prezentuje dół. Góra. To jest pierwszy materiał. Drugim materiałem to jest deseczka, kantówka sosnowa bądź świerkowa. Nie wiem, nie rozróżniam. W każdym bądź razie iglaste. Z drewnem iglastym poradziło sobie zdecydowanie lepiej. Można by powiedzieć nawet, że cięcie jest idealne. Jak i z góry, tak i z dołu. Bardzo przyjemne cięcie, bez jakichkolwiek problemów. Trzecim materiałem jest to kawałeczek, taki odpad MDF-u i tutaj też tylko jedno cięcie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. MDF również bez jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu od góry. Od dołu również idealnie. To wyszczerbienie na dole to nie jest wyszczerbienie, tylko tutaj było cięte, bo to jest kawałeczek odpadu. Gdzieś wycinałem jakieś takie kółeczka. I tutaj była taka linia dosyć szeroka, wycięta. I akurat nie mi się tak trafiło. Ale cięcie bardzo ładne
i w środku również można powiedzieć, że powierzchnia jest idealna. Jako czwarty materiał mamy płytę taką plastikową. Wrzucę w opisie, tutaj w ekranie, na ekranie wrzucę, jak ta płyta się nazywa, bo nie pamiętam. Bez podcinania. Teraz muszę zrobić, żeby mi wyostrzył aparat. O tak. Zobaczcie, płyta 18 mm, czy nawet 20. Nie pamiętam dokładnie. Ale cięcie od góry idealne. Od dołu troszkę wiórków, ale przy delikatnym przetarciu palcem te wiórki nam schodzą. Także no, robią robotę. No jak, chyba brzeszczot wypadł pozytywnie, co? To lecimy z drugim materiałem, a drugi brzeszczot to będzie brzeszczot o numerze katalogowym 3546. I tutaj w zasadzie przetestujemy na tych samych materiałach, z tym, że to są brzeszczoty przeznaczone do cięcia krzywoliniowego. Także tutaj będziemy robili różne esy, floresy. Tak się to prezentuje. Również w takim plastikowym, fajnym blistrze. Wyciągamy brzeszczot. Można powiedzieć, że brzeszczot jest o połowę bardziej ścięty. Ja się tego aparatu nigdy nie nauczę. On sobie robi co chce. Jest dużo węższym brzeszczotem. I tutaj ostrzenie bądź wykonanie jest również takie naprzemienne. Oprócz tego z tyłu tutaj w tej tylnej części mamy ząbki. On ma, o teraz widać, w tylnej części ma tutaj ząbki, które pomagają nam na odpowiednie manewrowanie tym wszystkim. Tak pokrótce jeszcze to, co wcześniej do tego pierwszego wspominałem. Drewno iglaste, płyta stolarska, meblowa, parkiet, tworzywo sztuczne. Dlatego wykorzystamy te same materiały. Cena jest również za dwie sztuki. I gdzie znalazłem najtańsze brzeszczoty? Za dwie sztuki Alnar, to chodzi o internet, 20 zł. Lange Łukaszuk 22-24 zł. A na Allegro, co ciekawe, 40 zł. Takie coś mi się rzuciło. Materiał to jest HCT. Uchwyt w literze T. Tutaj będę prezentował wszystkie brzeszczoty w literze T. Chociaż te same są również w innych typach uchwytów. I tutaj zakres cięcia, głębokość cięcia jest od 5 do 30 mm. Czyste cięcia krzywych linii również nie stosujemy podcinaka, gdyż to będzie szkodziło przy okazji tym tylnym ząbkom, które są nacięte w tym naszym brzeszczocie. Lecimy. Na pierwszy rzut pójdzie nam oczywiście płyta meblowa i tutaj lecimy z różnymi krzywymi liniami. Cięcie od góry mamy dosyć mocno wyszarpane, ale od dołu można powiedzieć, że linię mamy prawie że bez wyszczerbień. Troszkę jest, ale tego jest naprawdę mało. Także jak na płytę wiórową z laminatem, jest całkiem nieźle. Teraz czas na drewno klejone, taką płytę. I tutaj zastąpiłem tą małą listeweczkę taką większą płytą, no bo jakby nie było, będzie lepiej cokolwiek widać. Strona górna i strona dolna. Także tutaj ewidentnie przy tym brzeszczocie wychodzi, że
musimy się przygotować na to, że górną, jeżeli chcemy bez wyrwań, to musimy pamiętać o tym, żeby sobie materiał odwrócić i wtedy nie będzie widać. Następne kółeczko MDF-u. Niestety nie mam nic innego jak na razie te kółeczka. Muszę gdzieś się zaopatrzyć. Dobra, lecimy. MDF niby miękki, nie jest tam jakimś twardym materiałem, ale jakby nie było, to jest materiał, który jest bardzo zapiaszczony i lubi mieć takie syfy. Ale samo cięcie całkiem przyjemne od góry, całkiem przyjemne od dołu. Powierzchnia cięcia również jest całkiem przyzwoita. I na koniec chyba najtrudniejszy materiał, tak mi się wydaje, będzie dla tego brzeszczotu. Zobaczymy, jak on sobie z tym poradzi. To jest ta płyta plastikowa. Tak wygląda cięcie od góry, tak wygląda cięcie od dołu. Tutaj już jest troszkę gorzej, według mnie, bo tutaj tu już się zaczyna kleić ten materiał. Tutaj, ale powierzchnię, gdyby nie robić mu takiego dużego era bądź wolniej, no to powinien dać radę. Ale opinię zostawiam Wam. Na czterech różnych rodzajach materiałów przetestowałem dla Was dzisiaj dwa rodzaje różnych brzeszczotów. Tutaj macie te kartoniki. O, tak te brzeszczoty wyglądają. Linki do katalogu Wolfcrafta, jeżeli chodzi o te brzeszczoty, znajdziecie w opisie pod filmem. I zapraszam do komentowania, jak Wam się podobał taki test. A ja chciałbym Was zaprosić na kolejny odcinek, w którym znowu losowo gdzieś wybiorę jakiś zestaw brzeszczotów do przetestowania. Tyle z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie. Z tej strony Rafał z kanału Olo76. Pozdrawiam wszystkich, nara i bez pitolenia.